Opole to stolica polskiej piosenki, więc najlepiej prezentować się piosenką, a tym utworem chcieliśmy podsumować 30 lat samorządu Opola, więc i w tekście, i w obrazkach, w filmie odniesienia do tego, co się przez te 30 lat wydarzyło. No i najfajniejsze to właśnie to, o czym mówimy, że jest to robota miejska opolska, ludzi, którzy sami się zgłosili do tego, żeby zaśpiewać, przeszli casting, jednocześnie byliśmy wspomagani przez profesjonalistów, którzy podpowiadali, pomogli też troszeczkę przygotować to do takiego dobrego teledysku i myślę, że wygląda to świetnie, możemy być dumni i z teledysku, i z tych, którzy tam śpiewają, i z tego, co się przez 30 lat w Opolu wydarzyło. Było to wyzwanie. Byliśmy wszyscy w domach, nie mogliśmy się jeszcze wtedy ze sobą spotykać i nagrywaliśmy wszystko w domu, zdalnie. Każdy chórzysta dostał swoją partię, uczył się, pracowałam też zdalnie, online, łączyliśmy się za pomocą różnych komunikatorów i po tych lekcjach każdy z chórzystów nagrał w najlepszych warunkach. Mieliśmy do takie wytyczne, bardzo ścisłe, w jakich warunkach mamy nagrać. Następnie, ciekawostka, zostało to wszystko przesłane do dźwiękowca, który zrealizował tą część chóralną i przygotował. Ale to nie koniec, bo gdyby na tym był koniec, to nie zobaczylibyśmy tylko chór, Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, a tymczasem jest dużo artystów. Kompozycja muzyczna to jest rzeczywiście autorem Jarecki. Tekst powstał faktycznie z inspiracji Opolan. Sam tekst refrenu jest faktycznie Jareckiego, więc też super było tak współpracować z muzykiem. No i przede wszystkim to, co dla mnie najbardziej zaskakujące, bo dziś widząc na teledysku mogłam dostrzec dopiero w całości pracę, to poznać artystów, którzy śpiewali razem z nami, ale nie spotkaliśmy się przecież w realnym świecie. No i pytałeś jeszcze o teledysk, to tylko powiem, że rzeczywiście spotkaliśmy się w chwili, kiedy już rzeczywiście troszeczkę mniej było obostrzeń i spróbowaliśmy razem nagrać ten teledysk w pełnym słońcu opolskich pięknych obrazków. Od razu jak dostałem od pani z Narodowego Centrum Piosenki Polskiej propozycję, żeby właśnie wystąpić, to bardzo się ucieszyłem, bo stwierdziłem, że i to dobra promocja dla mnie, a sam wiem, że mogę zrobić coś fajnego dla miasta, a co do mnie, no to ja sam w sumie rapuję. I było mi dość fajnie podejść do tematu i jak widać wyszło całkiem tak jak miało. Widać, że była bardzo profesjonalna ekipa do tego zaproszona. Tutaj pan kamerzysta bardzo dobrze się nami zajął, wszystko nam przedstawił, gdzie mamy jak patrzeć, co robić. No a w studiu już Jarecki zajął się wszystkim i dopracował to właśnie tak, jak miało być. Nie? To miejsce te dni. Chcemy żyć, bo chcemy żyć razem.